Dzisiaj zabieram Was na Sylwestra organizowanego przez Zjednoczenie Graciarzy Pomorza. A jaki to jest dokładnie, to zaraz zobaczycie. Służba na wagonie motorowym nie brzmi jakoś tak bardzo zachęcająco, brzmi trochę jak obowiązek, ale spokojnie, spokojnie, to tylko nazwa nadana, w sumie za bardzo nawet nie wiem przez kogo, bo cały wyjazd, cały przejazd 21 km w jedną stronę motorakiem, czyli no w sumie 42, które zajęło nam no z postojami ze wszystkim dobre 4 godziny. To była jedna wielka impreza. Muzyka, śpiewanie. Jechaliśmy do Stegny, także nad morze, także śpiewaliśmy też szanty. A kapella, jak głośnik padł, albo nie było zasięgu, żeby puścić muzykę. Także były tańce, była zabawa. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że była to nudna, zwykła służba. A także gorących, szczerych i płynących prosto z serca życzeń noworocznych o północy w Stegnie na dworcu w Stegnie. Czego życzą niektórzy uczestnicy, których udało mi się nagrać? Proszę bardzo, zobaczcie sami. Tak, ja bym wszystkim graciarzom i niegraciarzom, takim jak ja, bo jestem niegraciarzem z przypadku, życzyła wszystkiego dobrego, bo graciarze zawsze trzymają się razem, życzymy wszystkim dobrze i żeby ten rok był dla Was najwspanialszy. Tak jak dla mnie jest ten rok, bo poznałam wszystkich graciarzy, więc no... Kupujcie graty, bądźcie z nami i zapraszamy na Sylwester na przyszły rok. A więc znajdujemy się teraz w Stegnie na dworcu i tutaj dostaliśmy tutaj prezent, który zaczęliśmy odpakowywać, ale jest dla nas bardzo wielką niespodzianką, więc no już sobie zostawimy to na jutro, bo mamy jeszcze parę innych gadżetów do odpakowania. Co Wam, kochani, możemy życzyć, żebyście mieli takie same niespodzianki? Czekaj, bo się musimy dubla zrobić. Mamy takie fajne właśnie niespodzianki, jak tutaj ten obraz. Mamy jeszcze innych fajnych gadżetów, ale zostawimy sobie to na jutro. Kochani, co możemy Wam życzyć? No, tego samego, czego sobie my życzymy, czyli no, dużo zdrowia, bo to wszystko nas kosztuje zdrowie, przede wszystkim, żeby właśnie mieć siły wstać, coś nakręcić, coś sklecić na tym komputerze, żebyście mogli to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No co, no tylko chyba tyle, nie? Chyba tylko tyle. I po Sylwestrze mamy 2023. Mam nadzieję, że Wam się podobała relacja. Dużo na niej nie było widać, ale i tak było super. Mi się bardzo podobało. Ciekawe, co będzie za rok. Peugeot do Nowego Dworu Gdańskiego dojechał i wrócił bez najmniejszego problemu, oprócz tego, że się trochę wybrudził. I szczęśliwego Nowego Roku też ode mnie. Chciałem powiedzieć wesołych świąt, no nie powiem wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku, pomyślności, bez awaryjności, a jak awaryjności, to żeby było tanio. Cześć!